ulicy Piątej Krowosza. Na początku chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie, 12 głosami, tekst został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań bieżących na rok 2014 rok. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny punkt uchwały zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Piątej Krowosza do realizacji w latach 2013-2019. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 13 głosami projekt uchwały został wprowadzony do rządu. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych z zakresu zarządowych finansów szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały zarządu został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy modernizacji tras remontowych osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 14 głosami projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych na rok 2015 pod nazwą Lokalne Wydarzenia Kulturalne. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie przekazania środków po przetargach z zadań powierzonych z zakresu budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem do programu zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Gminy Piątej Krowosza do realizacji w latach 2013-2019. Kto z Państwa za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie dzielnicowego zespołu koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2011-2015. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 14 głosami projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Projekt uchwały zarządu w sprawie dzielnicowego zespołu koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2011-2015. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Ostatni projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy AP krakowskich w roku 2014. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do projektu uchwały do porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został
umieszczony w porządku obrad. Przeczytam teraz cały projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Dzielnicy Piątej Probosza. Punkt czwarty, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał w sprawie projektu planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2014, w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2013, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014, w sprawie zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach zadań powierzonych na rok 2014, w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do WPF i WPI zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Piątej Probosza do realizacji w latach 2013-2019, w sprawie zadań powierzonych z zakresu programowości nadzoru szkół podstawowych w przedszkoli w roku 2013, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013, w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013, w sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji i prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej rekreacyjnej na rok 2014, w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013, w sprawie zadań powierzonych na 2014 rok pod nazwą Lokalne Wydarzenie Kulturalne, w sprawie przekazania środków po przetargach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy gminy wraz z oświetleniem do programu zadań powierzonych z zakresu prac remontowych chodników i oświetlenia w roku 2013, w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Piątej Probosza do realizacji w latach 2013-2019, w sprawie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Rady Miasta Krakowa na lata 2011-2015, w sprawie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Rady Miasta Krakowa na lata 2011-2015 oraz w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2014. Punkt 5. Właściwie ten punkt 4 i punkt 5 był łączony, czyli opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych. Punkt 6. Dyżury. Punkt 7. Oświadczenie komunikaty. Punkt 8. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby się dodać do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania na przyjęcie proponowanego porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 15 głosami porządek został przyjęty.